dnia 29 stycznia 1917 roku w ramach realizacji obietnic składanych przez władze Niemiec i Austro-Węgier powołano w Warszawie Bank Polski Królestwa Polskiego. Zasięg działania banku to tereny byłego zaboru rosyjskiego, zajęte podczas wojny przez wojska niemieckie i austro-węgierskie. Środkiem płatniczym była marka polska. Na banknotach oficjalnie zastosowano wizerunek Orła Białego. Pierwszy raz oficjalnie od upadku powstania listopadowego. Ten system był podstawą finansów publicznych, także w odradzającej się II Rzeczpospolitej, aż do reformy walutowej w 1924 roku.